Poproszę przedstawić się. Dzień dobry, Robert Cierchowicz. Poznań? Poznań, tak, przyjechałem z Poznania. Z pielgrzymką. Z pielgrzymką do grobu świętego Bogumiła. Dotychczas mogę powiedzieć, że znałem Bogumiła tylko chyba z tego zawołania Jezus Maria Bogumił z nocy i dni, a może tak dość niecodzienny sposób poznałem tą postać z tej przyczyny, że będąc w jubilacie u ojców dominikanów, siedzę kiedyś na kawie i słyszę zupełną niespodziewaną historię, jak dwie panie rozmawiają na temat Bogumiła. No i tak mnie to zaintrygowało, że w końcu mówię, a pokażcie mi, który z tych facetów to jest Bogumił. Okazało się, że rozmawiałem o świętym Bogumile. No i tak zacząłem jako zgłębiać tę postać i dowiadywać się coraz więcej. No i myślę, że jest to naprawdę fantastyczna postać na te czasy, na ten okres, w którym żyjemy. Jako przede wszystkim dla mnie patron wyboru Jezusa, takiego totalnego wyboru, jako niego Jezus jest dla niego, faktycznie był dla niego najważniejszy. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę zostawił wszystko, zostawił cały splendor życia, swoje tytuły, swoje wszystkie godności i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w dzisiejszych czasach każdemu z nas byłoby trudno tak faktycznie takiego wyboru dokonać. Codziennie myślę, każdy z nas gdzieś tam zmaga się z różnymi wyborami. No i myślę, że ten wybór, jakiego dokonał Bogumił, jest wzorem chyba dla każdego chrześcijanina. To po pierwsze, a po drugie, jest to patron zwaśnionych. W roku miłosierdzia, który teraz mamy, wydaje mi się, że to jest również patron, który doskonale wpisuje się właśnie w ten czas, który został nam dany przez papieża Franciszka. Również z tej okazji, że mamy 900-lecie urodzin świętego Bogumiła, był on patronem Polski, mamy rocznicę Chrztu Polski, także myślę, że 2016 rok to jest taki czas, kiedy chyba ten święty przez wielu z nas zapomniany, bo ja sam mogę powiedzieć, nic o nim nie wiedziałem, natomiast myślę, że dzięki jakiejś łasce i Duchowi Świętemu zacząłem to zgłębiać i myślę, że naprawdę, zresztą dla mnie też wzorem jakimś była postać świętego, przepraszam, jeszcze nie myślę, ale świętej pamięci chciałem powiedzieć, ojca Jana Góry, który zwłaszcza w swoim ostatnim okresie życia bardzo często się do niego odwoływał. Znam też tą modlitwę ojca Jana Góry, którą współredagował i bardzo ona do mnie trafiła. Także jest to tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo.